Wracamy do sprawy, o której już Państwa informowaliśmy. Chodzi o ubiegłoroczny napad na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Przypomnijmy, w lipcu ubiegłego roku Grażyna Sławińska-Gąska, zaniepokojona sytuacją dzieci w rodzinie, którą się opiekuje, zgłasza sprawę do sądu o ich odebranie. Dzieci są głodne i zaniedbane, a w domu spożywany jest alkohol. W tym czasie ojciec dzieci przebywa w zakładzie karnym. Gdy wychodzi, od razu trafia do MOPS. Krzykiem i groźbami „ja was załatwię” usiłuje wymóc na Sławińskiej Gąsce i jej podwładnej oddanie dzieci. Kobiecie udaje się dodzwonić na numer 112. W tym czasie mężczyzna ucieka. Sprawa trafia do prokuratury, a w końcu do sądu w Świdnicy. Proces ma na celu nie tylko ukaranie Dariusza M. za napad i stosowanie gruźb, ale zastraszone kobiety żądają wydania zakazu zbliżania się do nich. Mężczyzna bowiem regularnie pojawia się w placówce. Jak się okazało na rozpoczętym procesie, podczas którego pokrzywdzone zostały przesłuchane, Dariusz M. w podobny sposób postępuje także w innych instytucjach pomocowych. Niestety, prokuratura nie zajęła się do tej pory sprawą pracowników PCPR, których mężczyzna także zastrasza. Oskarżony nie stawił się na majowej rozprawie. Kolejna sprawa za miesiąc.